Co to jest zawór przelewowy i jak należy sprawdzić poprawność jego działania w wózku jezdniowym podnośnikowym? Zawory przelewowe służą do utrzymania stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym. W momencie wzrostu ciśnienia ponad ustalony limit, zawór przelewowy otwiera się, dzięki czemu olej hydrauliczny zamiast do siłownika wraca z powrotem do zbiornika. Poprawność działania zaworów przelewowych sprawdzamy zawsze bez obciążenia w krańcowych położeniach każdego z mechanizmów. Przykładowo, przechylamy maszt maksymalnie od siebie. Charakterystyczny dźwięk oznacza, że zawór przelewowy działa, a przepływający przez niego olej wraca z powrotem do zbiornika.